Rozumiem. A propos walki, czy ja dobrze słyszałem, że ktoś mówił, że przygotowuje się u Andrzeja Kościelskiego, tak? To kto? No, Krzysiek. A, no to biorąc pod uwagę to, co mówił mój ziomeczek Marek Garmulewicz o umiejętnościach trenerskich Andrzeja Kościelskiego, no to przepraszam, mimo że z wielką sympatią do ciebie, jeżeli jest pod okiem Andrzeja Kościelskiego, to jeżeli miałbym wolny szmal, no to bym postawił na podopiecznego Andrzeja Kościelskiego. Jest dobry kurs, a tam słyszałem, że jesteś bardzo majętny, domy, baseny, stawiaj. A właśnie, no tak. Mówię całkiem poważnie. Jeżeli jesteś pod opieką Andrzeja Kościelskiego, to stawiam na ciebie. No mówię jak jest. No. Ale przy całej sympatii dla twojego przeciwnika. Bądź przecież nie wroga, jesteście kumplami. To jeżeli miałbym stawiać szmal, no to w tym momencie stawiam na ciebie, jeżeli masz takiego trenera. Piotr Bestia Piechowiak! Co się stanęło? No ale widziałem, że jestem underdogiem jestem. No to... ogromny, dlatego mówię. No dobrze. No. 550 zł na pana to jest do wygrania jakieś 1300. Gdybym mógł, to bym postawił, ale nie mogę. Ile? No, z pół bańki. Arkadiusz Tajcuja! Co się stanęło? Tyle pan dostał też za walkę? Ha, 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 ha. Poza!